Pierwszy odcinek powstającej tak zwanej trasy wschodniej został dziś, 17 października bieżącego roku, oddany do użytku w Suwałkach. Mowa o ulicy Leśnej, która po rozbudowie ma po dwa pasy ruchu i łączy się z ulicą Utrata. Odbyło się symboliczne włączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Leśnej. Koszt inwestycji to ponad 17 milionów złotych. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. W ubiegłym roku przystąpiliśmy do realizacji 4 aż odcinków trasy wschodniej. To jest pierwszy odcinek wykonany, który dzisiaj właśnie przekazujemy do użytkowania i chciałbym tutaj w imieniu suwalskiego samorządu swoim własnym i wielu mieszkańców serdecznie podziękować władzom województwa podlaskiego za przyznanie dotacji na realizację trasy wschodniej. Ten odcinek, który dzisiaj będzie uruchomiony, to jest odcinek dość spory, bo 1700 metrów, jezdnia dwujezdniowa, ma długość około 1200 metrów. Zadanie kosztowało nas 17 milionów 800 tysięcy, 12,5 miliona prawie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, właśnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. To w ramach konkursu te środki finansowe otrzymaliśmy. Inwestycja powstała z myślą o osobach pracujących w suwalskiej strefie ekonomicznej. To pierwszy z oddanych do użytku odcinków trasy wschodniej. Dostępność komunikacyjna miasta jest bardzo ważna dla każdego mieszkańca, mówi Anna Naszkiewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego. Nam nie zostaje powiedzieć nic innego jak to, że to cała przyjemność po naszej stronie. Miasto Suwałki było bardzo dobrze przygotowane, żeby nie powiedzieć, że nie najlepiej przygotowane. I te środki w konkursie, bo podkreślam, że to był konkurs na mobilność regionalną, zdobyło. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Życzę wszystkim Państwu, żeby jak najszybciej pozostałe odcinki były udrożnione i dostępne, ponieważ ta dostępność komunikacyjna miasta to jest chleb powszedni każdego mieszkańca Suwałk i wszystkim nam na tym zależy. Tak jak się to zwykło mówić, panie prezydencie, jak to było? Krótkiej zimy, długiej wiosny i dobrego lata. Przede wszystkim życzymy. Wszystkiego dobrego. Jeszcze w tym roku zakończy się budowa ulicy Sejneńskiej, a w 2019 roku ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Stulecia Niepodległości.